Moja osobista opinia, wie pan, moja osobista jest opinia taka, że na dłuższą metę nie można się przeprowadzać, wie pan, do innego kraju i tam tworzyć. Natomiast fakt, że ja się przeniosłem jednak do Florencji, jest czysto materialny, po prostu tutaj nie miałem warunków. Tutaj nie miałem warunków, ponieważ Teatr Cricco nie był subwencjonowany i nie jest ulegalizowany. Do dziś dnia. Obecnie już nawet wisimy w powietrzu, bo przedtem jeszcze byliśmy przy Grupie Krakowskiej. Obecnie już nie jesteśmy przy Grupie Krakowskiej. Właściwie nie jesteśmy, nas nie ma. To jest nasza prywatna inicjatywa. Gdybyśmy nie stworzyli takiego teatru, to byśmy nie byli zapraszani. A tutaj w Polsce Teatr Cricco nie istnieje. Proszę pana, jeżeli chodzi o naszą 25-letnią działalność, to na Montwę dano nam bardzo mało pieniędzy, jakieś 20 tysięcy, prawda? Potem w Małym Dworku w ogóle nam nie dano, to było jakoś z Grupy Krakowskiej, to były wszystko manipulacje tak małe i tak marne, ażeby doprowadzić do premiery. Od początku ten teatr był uważany, że to artyści się bawią. Dopiero kiedy zaczęliśmy wyjechać za granicę, i kiedy prasa zagraniczna uznała Kurkę Wodną, Nadobnicie i Koczkodany za bardzo ważne pozycje, gdzie powiedzmy dostawaliśmy nagrody Scotsmana w Londynie, w Edynburgu, prawda, gdzie była wspaniała prasa, gdzie w końcu była umarła klasa, która zrobiła, że tak powiem, sukces światowy, to właściwie by nas dalej uważano, że to się bawią tacy artyści, prawda, w teatr. My się rzeczywiście bawimy i tworzymy bardzo dobry teatr. Czy ale pana... nie jest uznany, proszę pana, nie jest oficjalnie uznany. Może to jest szczęście, że nie jest oficjalny, ale z drugiej strony ostatnio już spostrzegłem, że ja nie potrafię zrobić następnego spektaklu, ponieważ jednak potrzebuję lokalu. Ten lokal był zupełnie niezdatny, bo był zrujnowany i nie było w ogóle żadnych pieniędzy możliwości zakupienia kostiumów, materiałów, zrobienia dekoracji, opłacenia stolarzy, prawda? Nie mówię o honorariach dla aktorów. Czy w panu nie rośnie uzasadnione poczucie krzywdy lub żalu w panu, który jest laureatem Światowej Nagrody Rembrandtowskiej? Ja to nie uważam jako dysonans, ja to uważam jako skandal, wie pan. Jest skandal społeczny, proszę pana, ja nie mówię już o państwowym. Jest skandal społeczny. Jest również skandal w kategorii dobrych obyczajów, zdaje się. Tak, wie pan, dobre obyczaje, to ja już dawno się na to machnąłem ręką. Wie pan, ale wcale nie mam jakiegoś poczucia krzywdy, nie, proszę pana, ponieważ sobie daję radę. Ponieważ pomimo to wszystko daję sobie radę. Trzeba brać człowieka i jego pochodzenie i jego, że tak powiem, początki. Ja zacząłem swoją twórczość w czasie okupacji niemieckiej. Myśmy wtedy stworzyli teatr, myśmy wtedy malowali, stworzyliśmy grupę, z której zresztą wyszli wszyscy wielcy malarze, którzy obecnie w Polsce tworzą. Myśmy byli, powiedzmy, takimi odpowiednikami partyzantki. To znaczy działanie podziemne, działanie szalenie indywidualne, szalenie indywidualne. I ten indywidualizm, który zresztą jest właściwy dla całej sztuki, myśmy zachowali, ja mówię o tej naszej generacji, o tej naszej grupie, do dziś dnia. Prawda? My działamy indywidualnie, bo sztuka może być tworzona tylko indywidualnie. Myśmy się bardzo dobrze czuli w czasie okupacji jako twórcy. Ponieważ, jak już raz powiedziałem, nie było żadnej instytucji poza okupantem, któregośmy lekceważyli, bośmy byli młodzi, prawda? Jak to się mówi, lekceważyliśmy śmierć. Takie było prawo wieku, prawda? Nie było żadnej instytucji, myśmy działali zupełnie swobodnie, w konspiracji, prawda, w podziemnym teatrze. Myśmy nie mieli Departamentu Teatru, myśmy nie mieli Miejskiej Rady, myśmy byli sami, to znaczy byliśmy w takim stanie, w jakim powinien być artysta. Ja ten okres uważam za mój złoty okres teatru, ponieważ wtedy wszystko właściwie wymyśliłem. Jeśli pan pozwoli, stan wojny jest stanem wyjątkowym. Tak. Kończy się wojna, zaczyna się stan normy społecznej. Proszę pana, to jest stały stan artysty i o ten stan artysta walczy w tym znormalizowanym społeczeństwie. Ja wyniosłem z czasów okupacji ten charakter
Ja nie chcę powiedzieć pracy podziemnej, wie pan. Muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz. I dzisiaj bardzo ważną, o której się właściwie nie mówi. Właściwie cała sztuka polska zaakceptowała realizm socjalistyczny. To znaczy sztukę administrowaną. Administrowaną przez biurokrację. Właściwie cała sztuka w Polsce to zaakceptowała, z wyjątkiem, jeżeli chodzi o malarstwo. Ja mówię o malarstwie. O malarstwie 9 artystów, którzy powiedzieli otwarcie na zjeździe w Katowicach ministrowi Sokorskiemu, że my nie chcemy tego, że my uważamy to za wielką klęskę kultury i że my tego robić nie będziemy. Do tych nazwisk należeli ludzie tacy. 9. Maria Jarema, Jonasz Sztern, Tadeusz Brzozowski, Nowosielski, Mikulski, Maziarska, Skarżyński, Rosenstein i ja. I przez 8 lat myśmy, jak to się mówi, milczeli. To znaczy myśmy malowali w domu. To znaczy myśmy mieli te zaprawę z czasów wojny, gdzieśmy robili na własną odpowiedzialność, dla własnej przyjemności indywidualnie w domu robiliśmy sztukę. I co się okazało? Jeszcze skończę, proszę pana. W 1956 roku, zdaje się, tych 9 malarzy urządziło w Związku Plastyków wystawę swoich prac tych 8 lat malowania w domu, albo tak to się mówi w pisarstwie, do szuflady, prawda? I ta wystawa 9 malarzy po tych 8 latach milczenia dała tę możliwość malarstwu polskiemu, że zaczęła się od nowa malarstwa. Gdybyśmy wtedy nie zaprotestowali, nie dałoby się tak łatwo znowu to malarstwo podnieść do góry. To ja twierdzę z całą odpowiedzialnością, że to myśmy byli tych 9 malarzy, którzy zaprotestowało, oni dali ten pomost ponad tą próżnią. Moją największą ambicją jako malarza było być świetnym malarzem. Nic więcej. I właściwie dzisiaj zaliczam się do bardzo niewielu, którzy są tak zwanymi, dawniej to się we Francji nazywało dziki malarz, znaczy le fauve. Znaczy to byli malarze, którzy byli niedopuszczani do oficjalnych salonów, którzy nie byli profesorami, wiadomo, którzy nie mieli Grand Prix de Rome, prawda? To byli ci najwięksi malarze francuscy, to znaczy impresjoniści, kubiści, prawda? Oni byli niedopuszczani przez pewien czas. Nazywali się fauve, znaczy dzikimi, to znaczy niezależnymi, niezwiązanymi z żadną instytucją. Ja miałem te największe ambicje, żeby być tylko wielkim malarzem. Nie wiem, czy mi się to udało, ale w każdym razie te ambicje posiadałem. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby mieć najwyższe ambicje. Natomiast twierdzę, że w Polsce, i to jest bardzo niedobry objaw, panują stosunki, które nie zmieniły się od czasów Franciszka Józefa. To znaczy, za czasów Franciszka Józefa, za nieboszczki Austrii, jak to mówili nasi rodzice, to w Krakowie było ale również w Warszawie, było największym zaszczytem zostać jednak na etacie państwowym. Znaczy malarz powinien zostać profesorem. Genialny malarz powinien zostać rektorem, prawda? I to były te zaszczyty. Był jeszcze jeden zaszczyt, jeszcze może wyższy od rektora, jeżeli się było malarzem nadwornym, prawda? Nadwornym malarzem Habsburgów. Otóż ten zwyczaj, proszę pana, się zachował do dziś dnia. Ja dzisiaj widzę właściwie większość artystów etatowych, artystów profesorów, artystów rektorów, artystów dyrektorów, artystów, no jeszcze nie wiem, jakie tam tytuły prezesów, prawda? Jeżeli zaakceptowali te stanowiska, to widocznie ich ambicją było największą zostać profesorem, ich największą ambicją było zostać rektorem, ich największą ambicją było zostać dyrektorem. I ambicje artystyczne poszły w kąt. Poszły w kąt. Jestem szalenie zarozumiały pod tym względem. Dla mnie wobec ambicji bycia wielkim malarzem, ja nie mówię, że jestem wielkim malarzem, ambicje można posiadać, prawda? I musi się posiadać, było niczym ambicja bycia profesorem, rektorem i dyrektorem. Do dziś dnia ja nie jestem dyrektorem Teatru Klikowa, prawda? Mogę spytać o coś? Tak, proszę. Jak pan rozumie obowiązek artysty? Ten obowiązek to jest nie a prioryczny, tylko post factum, mi się zdaje. To znaczy nie można powiedzieć, artysta ma
obowiązek służyć społeczeństwu. Artysta służy, oczywiście, prawda? Służy społeczeństwu. Jeżeli to powiemy na początku, to jest bardzo źle. To musi wyniknąć z dzieła, prawda? Bardzo często dzieła, które aktualnie wydają się, że są niesłużebne, jak to się mówi, to jest bardzo nieładnie, okazuje się, że one właśnie były te, właśnie, które były najważniejsze. Teatr jest dla publiczności. I to, co zauważyłem ostatnio, to już nie jest ważne to, co prasa powie. Ważne jest to, co powie publiczność. Publiczność ma swój głos, wie pan? I publiczność ma zawsze rację, przekonałem się, że czasami krytyk może się mylić, publiczność się nigdy nie myli, proszę pana. I ja to zauważyłem, proszę pana, przy odbiorze w Paryżu, bo Francuzi są najbardziej żywi, bo są i żywi, i są intelektualni. Proszę pana, odbiór Wielopola był po raz pierwszy, widziałem taki odbiór, tak spontaniczny, z taką kolosalną manifestacją swoich uczuć. Uczuć! Ja nie mam programu, ażeby sztuka służyła społeczeństwu. Natomiast mam program od pewnego czasu, który nazywam konstruktywizmem wzruszeń. To jest kontradykcja, prawda? To znaczy konstruktywizm jest intelektualny, nie ma na celu żadnego wzruszenia poza wzruszeniem estetycznym. Jedna z krytyk, zresztą angielska, miała tytuł Teatr, który sprawia, że intelektualiści płaczą. Intelektualiści płaczą, prawda? I rzeczywiście tak było, tak było. Konstruowanie, wie pan, z całym cynizmem, proszę pana, z całą premedytacją płaczu, to znaczy wstrząsu u publiczności, prawda? To idzie wszystko w tym kierunku, ażeby wstrząsnąć publicznością. W jakim celu? Bo to jest cel sztuki. Czy pana pojęcie prawdy jako wartości wysokiej w pana pojęciu sztuki jest w jakiś sposób styczne z tym pojęciem prawdy, które taką kolosalną karierę zrobił w ostatnim czasie u nas? No tak, naturalnie. Ja twierdzę, że wszyscy myśleli o tej prawdzie, tylko ja o tej prawdzie, ja tę prawdę powiedziałem bardzo wcześnie. Są takie momenty historyczne, gdzie prawda artystyczna się styka z prawdą życiową. Ten moment styku jest niezwykle ważny. To zetknięcie prawdy sztuki z prawdą społeczną jest niezwykle ważnym momentem historycznym. Dla mnie, wie pan, jako dla artysty to jest szalenie ważne, wie pan, dlatego że to jest kolosalny motor do dalszego działania. Bo jeżeli ja nie mam żadnego motoru, to przestaję działać i idę na emeryturę. Przyszło nowe. Wie pan, jeżeli przyszło nowe, to nowe musi się ustosunkować do mnie. Ja nie mogę się upominać, wie pan, ja się nie mogę upominać, bo nie mam ani na to czasu, ani nie mam ochoty, bo to zabrania mi godność, wie pan, artysty. Artysta posiada swoją godność, to znaczy nie może się upominać, wie pan, bo robotnik może się upominać, ponieważ to są sprawy bytowe. Natomiast ja walczę o sprawy, powiedziałbym, spirytualne. O to się nie no w moim pojęciu, wie pan, może są ci tacy, wie pan, no walczący, wie pan, militanci o sprawy miejsca dla kultury. Możliwe, że to nawet powinienem robić, ale w moim wypadku uważam, że to sytuacja powinna być tego rodzaju, ażeby do mnie się zwrócono po tylu latach pracy, proszę pana, prawda? I to nie byle jakiej, prawda? Bo właściwie prasa twierdzi, że mam kolosalny jakiś udział w tworzeniu kultury polskiej. Dobrze, prawda? To ja bym chciał uczestniczyć w tym organizowaniu życia kulturalnego. Ja nie uczestniczę, proszę pana. Mnie nigdy nikt nie zaprasza na jakieś takie konferencje, gdzie się toczą dyskusje o losie teatru polskiego. Nigdy. Bo tam są urzędnicy, tam są artyści etatowi. Jeżeli ta odnowa w kulturze ma nastąpić, to ja uważam, przede wszystkim musi być jedna rzecz przeprowadzona. Zaufanie do autentycznego autorytetu, autentycznego artysty. A nie zaufanie urzędnika do urzędnika. Bo to jest zaufanie urzędnika do urzędnika. Jeden urzędnik od kultury ma zaufanie do artysty urzędnika. Natomiast nie ma zaufania do artysty autentycznego. Ja twierdzę, że artysta jest poza społeczeństwem. I z tego powodu, że on jest poza społeczeństwem, on go bardzo dobrze widzi.
Co nie oznacza, że on nie żyje sprawami społeczeństwa. To dosłownie, artysta jest poza społeczeństwem, jego kondycja jest poza społeczeństwem. I nie bez racji aktorzy do XIX wieku nie byli chowani na cmentarzu. Byli chowani poza cmentarzem. Ja nie chcę uogólniać, bo nie chcę być, wie pan, takim jakimś żwirowym spraw sztuki. Ja to odnoszę do siebie samego. Wie pan, jeżeli ja mówię, że artysta jest poza społeczeństwem i wtedy się najlepiej czuje, możliwe, że czasami jest bardzo poniżany, prawda? Ale on ma wtedy tę pozycję, która mu pozwala na bardzo czyste działanie. Proszę pana, ja jeszcze mówiłem, że artysta powinien mieć mur. Mur przed sobą, o którym może bić głową i który usiłuje przebić. Ten mur jest niezwykle ważny, proszę pana. Nie wierzę, proszę pana, że sztuka by zakwitła wtedy, gdyby była już kolosalna tolerancja, wie pan, gdyby rząd dał wolność absolutną. Nie wierzę, czy akurat by wtedy powstała sztuka. Bo ja twierdzę, że rząd nie jest od tego, żeby dawał wolność artyście. O wolność, co to jest sztuka? To jest bicie się o wolność. To jest walka o wolność. Jeżeli tej walki nie ma o wolność, to sztuki nie ma.